Cześć, witajcie. Jan Pasiński, Piwna Kompania. Mam nadzieję, że to mimo wszystko jakoś tutaj słychać. Widać raczej być powinno, z ostrością wierzę, że też jest ok. Mam nadzieję, że mnie słychać w miarę tutaj dobrze, jeżeli chodzi o zasięg, bo fontanny też jest w pobliżu. Także dzisiaj witajcie z Karolowych Warów. Zawsze zastanawiam się, jak to dokładnie dobrze odmienić. Słuchajcie, też będę się nieco streszczał, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem, teoretycznie w Czechach nie ma zakazu picia alkoholu, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, ale poszczególne rady miejskie mogą wyznaczyć pewne strefy. Nie jestem pewien, czy tutaj właśnie można, czy też nie. Także słuchajcie, mam ze sobą, oczywiście, że jakbym był jakoś spieczony i tak dalej, jakiś przyciemniały, szczerwoniały, to z powodu dzisiejszego spływu kajakowego. Fajnie słonko pogrzało, naprawdę mega przyjemny spływ, tylko troszeczkę czasu zajęła, także wyczerpujący. Także trzeba się posilić i mam ze sobą dzisiaj, słuchajcie, piwo z browaru Dirbir. Słuchajcie, Let's Cook z serii oczywiście, Passion Fruit Goze. Wow, muszę przyznać, że mega fajnie, marakuje, uwielbiam, jeszcze do tego kwaśną i słoną bazę podstawową piwa mega szanuję. Słuchajcie, lubimy eksperymenty. Co się stanie, jak do lekkiego, kwaśnego i słonego gozy dodamy egzotyczną i aromatyczną marakuję? Połączenie trzech smaków, słodkiego, kwaśnego i słonego, potrafi bardzo przyjemnie zaskoczyć. Odważysz się? No jasne. Piwo 4% alkoholu. Jeżeli chodzi o Belgię, to może gdzieś tu znajdę, chociaż nie widziałem w sumie na etykiecie. No dobra, nie widzę. Mówiąc szczerze, nie widzę Belgię. W takim razie przystąpię od razu do oceniania. Nie jest to prawda schłodzone, ale no po prostu no nie miałem jak tego zrobić, ponieważ od dobrych dwóch godzin chodzimy po prostu sobie po mieście. Także nie było szansy. Czekajcie się, usadowie. No i dobra, w takim razie przelewamy. Szkiełko Pilsner Urquell zakosiłem z mieszkania, znaczy pożyczyłem na ten czas z mieszkania po prostu. No ładnie się nalewa, ładnie. Ogólnie Karolowe Wary, muszę przyznać, że naprawdę robią wrażenie, ale to będzie w osobnym materiale jakby z nie tylko piwnych podróży, który mam zamiar później zamieścić. Myślę, że pojawi się recenzja pewnie wcześniej, aniżeli ten materiał. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o piwko, zobaczmy barwę, bo wygląda na razie naprawdę ekscytująco, bardzo ładnie, fantastycznie, tak, no, niefiltrowany, przede wszystkim niefiltrowane. Barwa złocista, biała, drobno pęcherzykowa, malutka. Aromat po prostu intensywnie owocowy, tropikalny, rześki. Nawet tym, że jest to piwo ciepłe, bo jest dosyć, nie jakoś bardzo, ale jest trochę ciepłe, to mimo wszystko bucha tutaj po prostu tropikalnością i orzeźwieniem. Jest nieprawdopodobnie mocno wyczuwalna ta marakuja, przyjemna, smaczna, kwaskowata, delikatnym takim aromatem, posmakiem słoności, który jest charakterystyczny dla soli. Jest to wyczuwalne. Do tego dochodzą takie jakby słodkawe elementy, mi się to kojarzy nieco z morelą, może coś ten desi morela, brzoskwinia zalatujące. I naprawdę muszę przyznać, że pachnie soczyście i słodko i tak, że po prostu moje sinianki zaczynają wariować. Także może wezmę sobie pierwszego łyczka. No, i powiem Wam, że naprawdę jest to czyste, jest orzeźwiające. Słoność bardzo przyjemnie podkreślona na języku. Jakby dominuje nad tym wszystkim, ale także są bardzo fajnie, wydaje mi się, płatki owsiane albo słód pszeniczny robi tutaj robotę, bo jest taka słodycz od tego płynąca. Nie przeczytałem składu właśnie, co uświadomiłem, a myślę, że powinienem. Tylko czy ja tutaj gdzieś znajdę? Bo w sumie chyba nie ma nawet. Chyba nawet nie ma informacji żadnej na ten temat, właśnie nie. Ale jeżeli chodzi o to, to mam wrażenie, że taka słodycz typowa dla płatków owsianych, ewentualnie pszennych, może słód pszeniczny tutaj także dodany, no smakuje świetnie. Bardzo dobrze ułożone, zharmonizowane, bo ta baza słodowa jest spora. Ona jest naprawdę przyjemnie, jakby dopełnia tego piwa, dopieszcza każdą jego myśl, ale tak słoność, a także kwaskowatość wzajemnie dobrze się uzupełniają. O, no, piwo jest, muszę przyznać, genialne. Nasycenie nie za duże, ale tak jak ta kwaśność dominuje nad słonością. To jest bardzo przyjemne, bo piwo dzięki temu jest bardzo orzeźwiające i kwaskowe jednocześnie, ale ta słoność jakby również tak delikatnie, tylko gdzieś tam z tyłu języka, no tak pieści, można powiedzieć, ten język, także jest naprawdę bardzo przyjemne. No i marakuja, bardzo mocno wyczuwalna, przyjemna, rzeźka owocowa, przychodząca właśnie też tą brzoskwinię. Nieco tak, że mam wrażenie, że to smakująca troszeczkę wyciśniętym sokiem z ananasa. Także naprawdę przepysznie. No i muszę przyznać, że piwo naprawdę jest arcyciekawe, smaczne. I gdyby było miało tylko delikatnie niższą temperaturę, to byłoby naprawdę idealne w tym momencie. Ale tak czy siak, jeżeli chodzi o warunki, okolice,
te wszystkie walory, które widzicie za mną, także tył jakby, to jest naprawdę przepiękne i Karlowe Wary mogę Wam śmiało polecić, bo niejedna stolica powstydziłaby się po prostu swojej starówki czy starego miasta, bo Karlowe Wary, miasteczko włożone gdzieś w czeski góry, las po prostu niedaleko Niemiec, które po prostu trzeba przyznać, że powala na kolana, jeżeli chodzi o architekturę. Naprawdę wygląda pięknie. Także słuchajcie, na świeżo to tyle. Widzicie, pianka zniknęła, ale to nie szkodzi, ja to wypiję w ciągu minuty. Także chyba muszę, kończę, policja mnie złapała, także na razie fajnie. Nikt tu się nie zwraca, nie zwraca uwagi, także też to jest miłe, że w Czechach naprawdę jest taki luz, podejście luźne do tego tematu i to bardzo kocham i to szanuję. Także trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia. Cześć!